To jest ze mną mój ulubiony rozmówca, Dawid Konarski. Tak, zaczniemy od rzeczy podstawowych. Atakujesz po prostej z lewego? Mariusz, sam dobrze o tym wiesz, udowodniłem ci to nie raz, nie dwa, więc tak, to jest mój ulubiony kierunek z lewego. To jest uwaga do statystyków, którzy będą grali przeciwko zespołowi z Radomia, że tylko z lewego, tylko po prostej. No a tak poważnie, to pozwalam sobie na takie rzeczy, bo znamy się nie od dzisiaj. Mam wrażenie, że się chyba nawet trochę lubimy. Co dzisiaj słychać, powiedz, bracie? No, po staremu. Znowu się spotykamy, znowu w Spalskim Lesie. Który to sezon twój? Szybkie pytanie. A, szybkie? Reprezentacyjny. Tej seniorski? Ósmy chyba, no. Chyba ósmy, czy dziewiąty. Nie wiem, czy kadra B się też liczy, czy nie? Nie. Mówimy. Znaczy, z całym szacunkiem do zawodników kadry też byłem kiedyś w kadrze B, ale rozmawiamy, pytanie jest konkretne. Kadra A. I prosta odpowiedź, 8. Ósmy sezon teraz leci. No. Ty średnio masz całkiem niezłą. 8 lat, 2 medale Mistrzostw Świata. Tam jeszcze dołożyłeś jakieś drobnostki, pochwal się. A tamtych już nie liczę, tylko złota. Ja tylko złota na koncie, reszta to są takie nieudane imprezy. Okej, to trzeba cię brać do Tokio, to jest pewne, żeby zapewnić. A teraz tak, powiedz, sporo się słychać było. Ja tam na tyle, na ile obserwuję o różnych ruchach. Jesteś zawodnikiem, który jednak w Polsce zostanie. Od tego nie ucieknę. Byłem w Radomiu, wiem jak jest. Jest fajnie. Spędzisz kolejny sezon w Radomiu. Jak to się stało, że akurat w Radomiu wylądowałeś? Jak to się stało? Myślę, że było wiele różnych czynników. Na pewno gdzieś ta sytuacja z COVID-em, 19, która gdzieś tutaj nas jeszcze nie opuszcza, miała na to jakby znaczący wpływ, ale koniec końców oczywiście jestem zadowolony, że zostaję w Polsce. Ja gdzieś tam dawałem 1% szans na to, że tak będzie i ten 1% szans się ziścił, więc chciałbym kiedyś z 1% szans w ataku, z 1% w ataku wygrać spotkanie. Może też się to kiedyś uda, zobaczymy. No, znaczy nie chciałbym tego doświadczyć na własnej skórze, no, ale tak jak mówię, no, były różne jakby sytuacje, jakieś inne propozycje wcześniej, gdzie na tam dany moment uważałem, że nie są jakby odpowiednie i nie chciałem jakby z nich korzystać. A później te losy się tak potoczyły. Zadzwonił Robert w pewnym momencie z dosyć ciekawą ofertą, jak to nie obrażając nikogo, na klub z Radomia. Poczekaj, ja też tam byłem. To właśnie ja mówię to naprawdę poważnie. Ja nie powiedziałem, że to jest źle. Ja tylko mówię, dlaczego akurat Radom, a nie na przykład Bełchatów, Rzeszów, Olsztyn. To pytanie tego typu. Nie, no ja rozumiem. Tylko chciałem powiedzieć, że na przykład finansowo myślałem, że jest dużo gorzej. Tak ogólnie, to z mojej takiej osobistej tam wiedzy, niewiedzy. A dlaczego? Mówię, jak już pożegnałem się z Jastrzębiem, gdzieś na rynku w Polsce już było mało, mało wolnych miejsc. Jeszcze gdzieś tam się odezwał Rzeszów, ale tak na początku powiedzmy nie mogliśmy jakby dojść do porozumienia, więc ten temat też gdzieś odszedł. On wrócił trochę później, ale już było też za późno. I tyle. No. W momencie, gdy podpisywałem klubów na świecie, nie było za dużo. Rosyjska liga się zamknęła, przestała brać obcokrajowców i jest Radom. Dzięki. No jest Radom, to wiesz, teren nie jest prosty o tyle, że no, chociaż w Polsce coraz częściej się tak zdarza, że ci kibice są wymagający, każdy kibic jest specyficzny, każdy na swój sposób jest bardzo dobry, każdy jest dziwny też na swój sposób, no ale w Radomiu ta publiczność jest wymagająca. Wiesz, że cię czeka to, żeby wszyscy patrzyli, ile ten Dawid nas stuka tam punktów, nie? W pięknej hali, która cały czas niestety jest w Radomiu halą, w którym mecze będą rozgrywane. No, zaskoczyłeś mnie, już myślałem, że nie będzie nikt na mnie patrzył. Nie? No, tak. Wiesz, czemu nikt na ciebie nigdy nie patrzył w Rzeszowie, nie? Nowość, no to tak się szykuj na nowość. No właśnie, tak myślałem, że w Polsce to nigdy nie ma żadnego oceniania i tak dalej. Nie, ale nie będziesz miał takiego luzu. Aha. Nie, no to jest akurat chyba kibiców z Radomia, to wspominam dobrze, bo atmosfera na sali zawsze była gorąca, ten doping żywiołowy, aczkolwiek no w większości tam psułem im tą atmosferę na tej hali, więc teraz się postaram im te humory poprawić i przy gorącej atmosferze na pewno wierzę, że dużo tych zwycięstw odniesiemy na własnej hali, jak i na wyjazdach, a tak jak wspomniałeś, no myślę, że kibice jedni z takich mocniejszych to na pewno, więc też się nie mogę doczekać, żeby to poznać. No mam nadzieję, że zaczniemy grać przy pełnych trybunach, no to jest pierwszy jakby aspekt i wtedy będziemy mogli ocenić, jak to wszystko wygląda. No właśnie, ruszyłeś temat, od którego my niestety chciałbym uciec, ale nie wygląda na to. Jak sobie radziłeś w tym dziwacznym czasie, powiedz? Różne miałem etapy. Miałem etapy, o fajnie, jest trochę wolnego. Na początku się z tego cieszyłem, później szybko zdałem sobie sprawę, że co to za wolne, jak nie możesz wyjść z domu, tylko jakieś tam konieczne zakupy i to najlepiej zrobić większe i później siedzisz
w czterech ścianach. No jak te mieszkanko w Bydgoszczy nie mieliśmy jakby za duże, bo nigdy mi nie było potrzebne większe, bo sezon ligowy się kończył, 4 dni przerwy czy 5 i zgrupowanie, więc ja tylko przepakowywałem torbę i tyle z tego mojego mieszkania było przez ostatnie lata. To ja nawet nie wiedziałem, że jakieś rzeczy gdzieś tam są pochowane w szafach, no bo tak jak wspomniałem, nie mogłem się jeszcze nawet namieszkać. No teraz tego czasu trochę spędziłem. Trochę już mi to później przeszkadzało, że nie ma tego ogródka, nie ma tej przestrzeni, więc jakoś ten czas leciał. No, troszeczkę się potem na początku dłużyło, później troszeczkę szybciej, w połowie maja też się akurat przeprowadzaliśmy, bo kupiliśmy dom, więc no, później już było roboty pod korek, do teraz jest... Masz co robić. Teraz się doba już skróciła strasznie, ale ten początkowy okres na pewno był ciężki, też taki myślę ogólny. Trochę strach, trochę paniki takiej, co to się nie dzieje. No i później tak stopniowo, jak jeszcze te regulacje zostały zdejmowane, to też oczywiście żyło się dużo, dużo łatwiej. No właśnie, mówisz, dziwna sytuacja, ciężko się było przyzwyczaić, a łatwo było wrócić. To jest 8 sezon, tak już powiedziałeś. To było pod tym względem też wyjątkowe. Trudniej było, na przykład po tak długiej przerwie, bo nigdy, domyślam się, nie było takiej długiej przerwy. Nie wiem, właśnie fizycznie było, nie było? Tak, znaczy, szczerze. Fizycznie to tak, fizycznie było ciężko, no ale też tutaj zrobiliśmy wszystko z głową i tutaj nie było żadnych szaleństw. No też z Witalem mieliśmy rozmowy, każdy powiedział, jak tam wygląda od strony fizycznej. No ja też nie ściemniałem, może jak miał 19 lat, to bym tu udawał, że nie, wszystko jest super, nic mnie nie boli i tak dalej. No teraz jestem też świadomy swojego ciała dużo bardziej i przyjeżdżając 5 kilo chudszy, to nie to, że to była specjalna dieta, tylko mięśnie poleciały, więc trzeba było ostrożnie tutaj podchodzić do tematu. Ale z drugiej strony fajnie, no bo jeszcze jak my zaczęliśmy zgrupowanie, to siłownie publiczne jeszcze były zamknięte, więc nie szło gdzie tego jakby nadrabiać. Więc na tym pierwszym obozie można było się troszkę nadbudować, teraz tutaj jesteśmy na drugim. No i na pewno do klubów przyjedziemy z dużo mniejszym ryzykiem odnoszenia kontuzji w późniejszym etapie, bo różnie to bywa. Widzieliśmy jak, nie wiem, na wzór chyba Bundesligi, która wróciła chyba jako pierwsza do grania, to mnóstwo piłkarzy odnosiło kontuzję w pierwszych tygodniach. No bo taki okres bez treningu, bez jakiegoś tego większego wysiłku, no bo oczywiście tam ćwiczenia przed telewizorem, jakieś stabilizacje, to można sobie porobić, no ale to nie jest to samo. Nasze stawy nie są przyzwyczajone do dużo większych obciążeń niż do takich zabaw przed telewizorem. Więc było ciężko, ale ciężko, ale z głową. Tak, dlatego teraz możemy tutaj z uśmiechem porozmawiać, bo jestem tak jakby odpukać dobre myśli, że to idzie w dobrym kierunku. Przez te ostatnie lata miałem szczęście, bo tak muszę powiedzieć, być niedaleko i widzieć wspaniałe chwile, różne, też ciężkie. I jedno, co mi się rzuca w oczy, to tak często słyszałem, kurczę, znaczy to proszę dobrze zrozumieć, że już ta popularność, te mecze, publiczność, że to było, miałem wrażenie, że było męczące, było fajne, ale męczące. A teraz nie brakuje, z tego drugiego punktu widzenia, ta perspektywa, sam powiedziałeś, że masz nadzieję, że przy publiczności będziemy grali, ta perspektywa pustych trybun. No na pewno. Ciężko, ciężko. No ja akurat miałem ten sezon w Turcji, gdzie przy tych pustych trybunach grałem i dało się jakby grać, ale no to nie jest to samo. Nie ma gdzie z kimś tych emocji podzielić. Jak widać, jak kibice się cieszą, przeżywają jakby razem z nami, co jest no 100 razy lepsze niż granie przy pustych trybunach. Myślę, że każdy może to jakby potwierdzić. No i myślę, że zaczniemy z kibicami, no ale jeżeli mielibyśmy to ryzykować, chociażby nie wiem, no 5-10% większe ryzyko, to lepiej chyba odczekać ten miesiąc na przykład i później spokojnie wrócić niż jak zaczniemy i potem będziemy mieli znowu przerywać, bo się zaczną jakieś dziwne rzeczy dziać, więc myślę, że to musimy trochę cierpliwości nabrać. Oczywiście super by było z pierwszym gwizdkiem przy pełnej hali, ale jeżeli będzie jakieś ryzyko, myślę, że miesiąc kibice jeszcze poczekają, będą jeszcze bardziej głodni tych występów, przyjścia. My myślę, że teraz przez tą przerwę też mieliśmy w końcu czas, tak jak powiedziałeś, odetchnąć od tego wszystkiego i złapać takiego głodu, świeżości, wyczyścić głowy. Nie było tej siatkówki, nie było treningów, więc taka jedyny plus tego całego COVID-u, no to taka przerwa mentalna, fizyczna od tego ciągłego pościgu i graniem meczu za meczem. No i żeby zapiąć jakoś tę rozmowę, to tak. W Radomiu kibiców się nie boisz. Punktów musisz nastukać. Właściwie ile musisz punktów nastukać? Teraz już poważnie pytam. Wystarczająco. Wystarczająco, żeby zapiąć ten trzeci złoty medal w przyszłym roku, bo tego i tak nie uciekniemy. Ja wiem, że nie jesteśmy tu od deklaracji, ale co, sezon taki, żeby Vital myślał o tobie bardzo poważnie w kontekście wyjazdu do Tokio. No, mam taką nadzieję, myślę, że tak myśli, a no,
wiadomo, gra w klubie, są swoje cele w klubie, ale no gdzieś w tle, z tyłu głowy na pewno jest to Tokio, ten wyjazd na igrzyska. Myślę, że w Radomiu mamy fajną ekipę, żeby po prostu bić się z każdym i zobaczymy, co uda nam się ugrać. No a później to już, jak mówisz, przyjechać tu w maju, w zdrowiu wszyscy, z kibicami, z igrzyskami, które na pewno się odbędą i no i walczymy, żeby przywieźć to, na co czekamy już tyle lat. Tego ci życzę. Dzięki. Dzięki. Bardzo.